can even get some cars. Siemaneczko, moi kochani widzowie, zdejmuję już słuchaweczki, witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget. Co dzisiaj dla was mam? Dzisiaj mam dla was normalnie, kurczę, standardzik. No. Słuchajcie, na początku nieoficjalna wieść, słuchajcie, nieoficjalnie, jeśli prace nad twierdzą pójdą tak jak idą, to mam informację, że słuchajcie, wystartuje jeszcze w sierpniu, jeszcze we wrześniu, przepraszam. Także możemy się spodziewać, może i możemy, także to jest nieoficjalna informacja, jednakże jak się sprawdzi, będę bardzo ucieszony. Dobra, coś jeszcze dla maga mamy, zobaczymy co tam dla maguś. O, proszę, maguś takiej temy ma, że nic nie trzeba mu wymieniać. Całkiem niezłe. Czekajcie. 237, 239, 239. Nie mam najgorszych itemków, powiem wam szczerze. O, tutaj zręczność sobie wymienimy. No, słuchajcie, na początek. Ogarniamy oczywiście postacie sobie swoje. Swoje oraz nie swoje. Mam dobre naboje. Okej, okay, a to możemy sobie opchnąć. Nie chcemy aż tyle wytrzymałości. Dobra, rozdajemy swoim ziomkom poziomki, słuchajcie, i jest gites. O, jeszcze maga nie ulepszyłem, dobra. Urwiesz mi od internetu kabel. Ja, słuchajcie, tego TSA chyba będę wyłączał. Siemanko, pozdro al, nagrywam. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, słuchajcie, wszystkich, całutką gildię, swoich ziomeczków, mniejszych, większych, ludzi, którzy ze mną po prostu nagrywają. Piszą, są, słuchajcie, walczą o te top 1 i świetnie nam to wychodzi, jak na razie, bo jesteśmy top 1, prawda? Większa matematyka. Słuchajcie, zbrojownia, zbrojownia, czy może coś w zbrojowni jest fajnego, na co mógłbym się nie poskarżyć? Nie ma nic fajnego zbrojowni. Dobra, to odświeżamy sobie nowy towar. Dame Song, spójrzcie. Zdarzało się, słuchajcie, nieraz. Nieraz zdarzało się tak, że jednej miksturki musiałem odświeżyć 10 razy. A tu je dwie naraz, no ja. Ja pierniczę. A cóż to za burżueria? Cóż to za burżueria, ja się pytam. To nie może być, to jest nie fair. Dobra, odświeżamy. Jest na szczęście. No i do 11. Dobrze, mam nadzieję, że następnym razem trafi mi się bez odświeżania. To też miksturkę sprzedamy sobie wywalone. No, 24. pozycja w rankingu, standardowo, słuchajcie, utrzymuje się, tak, utrzymuje się, jest pięknie. No i na początek wydamy sobie 7 milionów hajsu, bo tyle aż uzbieraliśmy. No możemy sobie tutaj do 240 tysięcy dojechać, a może do 250 nawet. Tak, i tutaj, dobra. Okej, okay, co tam piszą ziomeczki? Pozdro, jak nałożę lepsze mikstury, to przegrywasz PvP na odcinku. Lux, przyjacielu, powiedz mi, który ty masz level, Lux? No, nie wątpię, nie wątpię, przyjacielu, nie wątpię, kozaczku, kozaczku, spójrzcie jak kozaczy, co? Spójrzcie, kozaczy, kozaczy internecik, o proszę, jaki cwaniak. Dobra, portal gildyjny, słuchajcie. Ma, słuchajcie, 1 737 000 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
miliony, a ja jej zabrałem 2 miliony. No, pojechałem, no pojechałem i... Dobra, mogłem się tam pomylić w obliczeniach, bo wiecie no, wiecie jak to bywa. O, Corpus Eruptus Erectus Maximus, słuchajcie, Prime, nie? Ja pierdzielę, no to jest, słuchajcie, najgorsze chore pojebaństwo w tej grze. Jak ten stwór w ogóle wygląda? No jeszcze to te ręce, no nie, no to jest niemożliwe. Dobra, słuchajcie, niszczymy to zanim złoży jaja, zniszczcie to zanim złoży jaja, taka jest moja dobra rada. A moich dobrych rad należy słuchać, strzelcie refa. Dobra, lecimy dalej. 17 milionów HP, dobrze, dobrze, są uniki, o tak. No powiedziałem, że dobrze są uniki i nagle nie uniknął. 14 milionów HP, czy zrobię go na tym odcineczku? Obym zrobił. Uuu la 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 la, są uniki piękne.
Dawaj, jeszcze kilka uników. No niestety, no ale 7 milionów HP to już jest 10%, czyli będzie miał 20% na następnym odcineczku. Spoko, spoko. Nie będziemy narzekać. Nie będziemy... Przez ile ten typek miał to wykupione, że to dalej jest? Ja pierdzielę, ale chory popierdoleniec. Dobra, ja mam 24 pozycję, ja nie narzekam. To nic, że ziomuś nade mną jest lepszy, bo stać go na nieśmiertelkę, a mnie nie. No bo słabe wpadają, kurde, normalnie refy, no i nie stać. No i nie stać. No i co zrobisz? Nie stać to nie stać. Dobrze, dzisiaj słuchajcie... To ja mu nie rozdałem już levela? Ja pierdzielę, posrane. Dzisiaj zaczynamy od dziewczynki z zapałkami, ponieważ słuchajcie, trzeba tę dziewczę spalić, podpalić, żeby mi się więcej nie pokazywało na oczy. Więcej się nie pokazuje mi na oczy. I słuchajcie, od dziś wprowadzam ograniczenie 10 grzybów na odcinek, nie więcej, już mnie nie będzie ponosić, obiecuję. A może nie obiecuję, ale postaram się, żeby nie ponosiło. Lekka pobita. No i mam nadzieję, że nie dostanę w trymbol. Ajajaj, 17 milionów HP, przecie to już jest niedowi... Nie, przepraszam, jak Szwana Kunegunda pociśnie. No, no to proszę, patrzcie co się dzieje. Okej, okay, walka numer 2, słuchajcie, dzisiaj, patrz, teraz oglądamy do końca. Ale pamiętacie sposób, jak się to robi? Oczywiście, o nie, nie uda się, no gdzie? Mam ze słaby team, to nie wyjdzie. Nie ma bata, to nie ma bata, no co on, co on robi? Nie ma bata, nie wyjdzie. Psie, gdzie tam? Gdzie tam mogłeś wejść ty? Co? Pfy. Nie wyjdzie, nie uda się, słuchajcie, nie mamy szans. No, Szwana Kunegunda to już w ogóle jest słaba. Jak ona może nie trafiać w dziewczę z takim łbem? No proszę was. Proszę was. No proszę was. Blondynka walczy z blondynką, no to już jest... Jakaś incepcja popierdolona, nie? Jedna i druga jest zwiadowcą, jedna druga strzela z łuku. No. Trzeba tutaj szacunek zwrócić. No, słuchajcie, mówiłem, że się nie uda. No, wiedziałem, że się nie uda. Atakujemy po raz trzeci, słuchajcie, tym razem może z lekkim dopingiem. Dawaj, Barbar, bo nie dostaniesz dziś jedzenia i już nie awansujecie na kolejny poziom. Aha! Zajebiście, trafił ją raz. Ten to już jest w ogóle samozwańczy posraniec, nie? Tego typek w ogóle nic nie wali. No nie, no nie. Czy ona jest naprawdę taka silna? Czy tak mała dziewczynka jest taka silna? Nie! Otóż nie! Ona ma spryt. Ona ma tu wełbie. Nasrane. Dobra. Ostatni już, słuchajcie, atak na nią. Już nie wnikamy. Pęk, pęk, poszło. Trudno, nie wyszło. Kurczę, peszek, okej. Okay. Szeszek, meszek, herszerekry. A teraz coś dla prawdziwych fanów. Heszka, meszka, halabrali. Dobra, już mi nie odpierdziała. Okej, okay, ogar. Zlepek potępionych dusz. Atakujmy wręcz. Atakujmy zatem. 4 miliony HP. Oczywiście maguś. No bo jak może być co innego, nie? Ach, kurde. A już myślałem, że sieknę takim dobrym krytem. Dobra, 600 tysięcy, dobra. Jest kolejne 600. Ej, wygrywam, dawaj. Lecimy dalej, słuchajcie. Dobra, ostatni atak, słuchajcie, ostatni atak, dawaj. Albo dajesz, albo nie dajesz. O! O! Czekajcie! Zdobyte doświadczenie 113 milionów 997 tysięcy 992. Udało się! Tak! Oplułem się. No. Teraz mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Siadło. No siadło czy nie siadło? Siadło. Siadło. No dobrze, słuchajcie, no to co? Jeszcze biczownika, a spróbujmy. Tym razem, słuchajcie, o kurde, 330 poziom. 97 poziomów więcej ode mnie. 3,87. 97, dobrze.
Tak. 97 poziomów więcej ode mnie, wojownik. No to już jest. To już jest wyzwanie, żeby go zarąbać. No po prostu 6440 siły. Wow, to będzie wyzwanie. Okej, słuchajcie, dzisiaj dostałem od was 20 wiadomości od was. Dziękuję, że piszecie, kocham was, kochamy się wszyscy w odbyt i tak dalej. Siema Taxi, pozdrowisz ten odcineczku? Oczywiście, pozdrawiam. Taxi, pozdrowisz mnie i moją gildię? Tak, Kamil, pozdrawiam ciebie i twoją gildię. Hej, pozdrawiam cię i twoją gildię. Aga, pozdrawiam cię, dziękujemy, my też cię pozdrawiamy. Pozdrów proszę, Jawin 10, pozdrawiam. Pozdro Taxi, mam suchar. Jak się nazywa nieudany żart? Mokry suchar. Podbiłeś internety. Pozdrawiam, żartuję słabe. Siema Taxi, nie pozdrowisz? Nie pozdrowię. Nie pozdrawiaj mnie. Nie pozdrawiam. Mój ekwipunek i coś o nim powiesz. Wiem, wiem, i tak nie powiesz, nie będzie ci się chciało, leniu. Dzięki, dzięki za wyrozumiałość, przyjacielu. Wracam do ciebie. Jest gówniany. Powiedziałem, no jestem leniem. A widzisz. Widzisz. Siema, pozdrowisz, tak? Pozdrowię cię jeszcze raz. Zajcik! Siemka Taxi, pozdrowisz mnie i moją gildię na odcineczku. Oczywiście, to już kolejny odcinek, na którym twoja gildia jest pozdrowiona. Pozdrawiam cię. Mati TD, Tower Defense. Siema Taxi, pozdrowisz na odcinku, tak? Pozdrawiam. Kurako Drink. Pozdrowisz na odcinku? Oczywiście, że pozdrowię. Czemu się dzieje tak, że dołączam do lochów gildnych, to nie mogę w tej wyprawie? Gdybyś mógł... To nie mam, nie. No być może do ciebie nie doszło, no. Albo po prostu źle się zgodziłeś, czy coś. Pozdrawiam. Hearthstone, słuchajcie. Dostaliśmy wiadomość. Co się stało z serią Hearthstone'a? Był o tym odcineczek, nie chcę tego powtarzać. Pozdrawiam cię. Po moim stwierdzeniu oceniasz moje poczucie humoru. Ja oceniam to na pewnej podstawie. Potraktuj to jak wskazówkę, bo nie tylko ja tak uważam. Mówi się trudno, przyjacielu. Peszek. Siemanko ziomek, Fashion MTC, pozdrawiam ty, pozdrawiam również. Cześć Taxi, oglądam cię od niedawna i bardzo mi imponujesz. Jak bardzo. Mój kolega cię polecił i dobrze zrobił, jako ty, 23 miejsce, no było 23, już 24. Musisz mieć jakąś taktykę, czy mógłbyś mi ją zdradzić? Oczywiście, że mogę ci ją zdradzić. Kupuj grzybów za całe swoje kieszonkowe i będziesz top. Tak, to wszystko. Pozdrawiam. Cześć, jestem twoim fanem, pozdrów. Karolu, pozdrawiam cię. Lekka popita musi być. Of course, my friend. Of course. Dziękuję, Kazar. Nie pozdrawiaj mnie, nie pozdrawiam. A, to ty znowu. Cwaniaczek. Moje konto bo co, super, fajnie. Siema, wariacie, i co tu dużo gadać? Jesteś zajebisty, pozdrów jak możesz, trzymaj się. Bajku, dzięki, spoko mi wchodzisz w odbyt. Podoba mi się to, bez masła, tak jak lubię. Nie, z masłem jest lepiej. Pozdrawisz moją gildię na odcinku? Tak, Zajcik, pozdrawiam ci po raz kolejny. Pozdrawisz na odcinku? Lekka popita musi być, ziomki, oczywiście, że musi być. Pozdrów na odcinku, co z taktyką na lochy? Działa, raz nie działa, przyjacielu. To tak wiesz, no. Turbo Games, pozdrów na odcinku, pozdrawiam cię. Pozdrów na odcinku, grasz dla mnie najlepiej z wszystkich youtuberek w Shakes and Fidget i miło się ciebie ogląda. Dziękuję, pozdrawiam cię, Turbo Games. Pozdrawiam, Ryba Marko, pozdrawiam również. Chciałbym wszystkim pogratulować Uka trupienia kolejnego brzydala w gijnym lochu. Dziękuję, pozdrawiamy cię. Czy jak będę ładował w Inta i w siłę, to daje, czy to... To coś daje? To daje tylko odporność. Musisz sobie... Daje odporność na obrażenia, jakąś tam drobną, nie? Na obrażenia od, załóżmy, magów, nie? Widzisz tu, siła to główna, pomaga w odpieraniu ataku wojowników. No to dajesz sobie tej inteligencji i tutaj po prostu mniej ci hicą. Musisz to zrozumieć, przyjacielu. No dobra, to co? Słuchajcie, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, nie puszczajcie się. To by było na tyle, jeśli chodzi o nasz piękny odcineczek. Gwarantuję, że każdy będzie równie piękny jak ten, a może bardziej, będzie progresik. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, Taxi z RT, salut!